Moi drodzy, wiem, że na stanowisku selekcjonera polskiej reprezentacji powstał wakat, ale ja od razu mówię, na mnie nie liczcie. Bierzcie tego Szewczenkę czy tam kogoś innego. Ja pomimo tego, że jako jedyny rozgryzłem taktykę reprezentacji po meczu z Argentyną, przed meczem z Francją, to mimo to nie mam po prostu teraz czasu. Ja mam teraz inne cele, ja mam teraz ważne sprawy. Ja mam teraz w marcu do zreperowania starego Fraglesa. Jeszcze raz powtarzam, w tym momencie na mnie nie liczcie. Dzwońcie do Szewczenki. Na razie.